Cześć wszystkim, z tej strony Arek i witam was po równo 2 latach od ostatniego odcinka z tej serii. Myślę, że już po tytule, po miniaturce wszystko wiecie, także nie będę wam tutaj za dużo tłumaczył. Witam was w serii W Odwiedzinach U, która powraca, tym razem jak widzicie już w FS-ie 22. I żeby tutaj zbędnie nie przedłużać, powiem wam od razu, że jedziemy sobie do pewnego dziada, który tak naprawdę wcale tutaj aż tak bardzo nie dziaduje, z tego co przynajmniej opowiadał. Gdzieś tutaj mieszkał, ale nie pamiętam dokładnie gdzie. Miało być... O, dobra, tutaj, bo patrzyłem na tamten biały dom, a tu się okazuje, że to jest jednak tu. Ja tutaj poczekam, aż mi otworzy. Jak widzicie, w ogóle klasyka serii pozostała, czyli 60 jest. Ja ją może... Wiecie co, A, on sobie trawę kosi, mnie nie słyszy nawet. Cześć wszystkim, zanim przejdziemy dalej, pozwólcie, że jeszcze na chwileczkę się wtrącę, by zaprosić was na Instant Gaming, czyli sklep, gdzie możecie wyposażyć się w gry i dodatki po naprawdę ciekawych cenach. I jak widzicie, jest tutaj m.in. wersja platynowa FSA 22, czyli gra z dodatkiem, który wyjdzie w listopadzie. Wprowadzi on leśnictwo i nie tylko, bo na przykład też nowe marki, takie jak Volvo BM. Jeśli nie chcecie kupować całej gry z dodatkiem, to tutaj znajdziecie też sam dodatek Platinum, dodatek Kubota w naprawdę, naprawdę fajnej cenie. No i oczywiście, z racji tego, że nie jest to tylko sklep z farmingiem, znajdziecie tutaj inne ciekawe gry, takie jak na przykład Spider-Man Remastered, który ostatnio się ukazał i jest naprawdę polecaną grą, także cóż, link do sklepu znajdziecie w opisie. Zachęcam do przejrzenia oferty. A jeśli chcecie, możecie też spróbować swoich sił w naszym comiesięcznym giveawayu. Sierpniowy trwa jeszcze przez 7 dni. Wystarczy, że wpiszecie tutaj tytuł gry lub dodatku, który chcecie wygrać. Może to być oczywiście nasze Platinum Edition, może to być cokolwiek ze sklepu, co tylko sobie wybierzecie. Klikacie na gierkę upatrzoną przez was, następnie weź udział i wbijacie tutaj, kiedy ten licznik skończy odliczanie. I mam nadzieję, że zobaczycie tutaj swój nick. Życzę wygranej. A my lecimy dalej z odcinkiem. Dobra, to ja sobie zaparkuję tutaj na podjeździe, na trawie. Mam nadzieję, że się nie obrazi. Pewnie i tak będzie ją kosił później, to jak troszkę wygniotę, to nie będzie problemu. Dobra, gaszę złoma. Cześć! Dzień dobry. Witam. Pan pogas? Nie, ja tutaj byłem na... To pan podjedzie pod garaż, butle zostawi. Nie, nie, ja na nagrywanie byłem umówiony. A, no pisał jakiś... Pan Marcin, będzie, tak? No. Pan Marcin tutaj. Tak. Tak, no, tak, no, tak. No to dobrze, to trafiłem w takim razie. Tutaj mam nadzieję, że nie będzie problemem to, że zaparkowałem sobie na podjeździe. Oko luz. Nie, no generalnie wiesz, na początku stwierdziłem, że tak jak każdy szanujący youtuber, taki wiesz, tam jakiś gwiazdor z pluty czy coś, to będę udawał, że zaskoczony jestem, że ktoś przyjechał. Ten, tak. Tam te kamery, co chodzą dookoła i to tam. Tak, nie? Czuję, że koleś stoi z kamerą, ale nie, no, zachowujcie się. Trzeba udawać, że zaskoczony, że w ogóle nie spodziewałem się, że przyjedziesz. No tak, tak. Więc cześć, witajcie, z tej strony Marcino. I tak, zanim zaczniemy, tak jak już mówiłem, Marcino jest naszym pierwszym gościem po 2 latach w przerwie między ostatnim odcinkiem a dzisiejszym w tej serii. Marcino prowadzi kanał, link do niego znajdziecie oczywiście w opisie, także zostawcie subskrypcję. Naprawdę Marcin zasługuje na więcej tutaj cyferek niż ma w tej chwili, a jeśli odcinek wam się dzisiejszy spodoba, to kto wie, może sobie w... Słyszałeś, co pojechało? No Wiksierz jechał. No, suchy. Pozdrawiamy suchego. Tak. Już kosiarkę wyłączyłem, bo wiecie, tu parkocze w tle. Nie, akurat właśnie nie słyszałem, jak jest zbyt głośno. Może ja mam głośniej. Możliwe, ja mam na 20% chyba. Jeśli będziecie chcieli, to z Marcinem będziemy mogli pomyśleć coś o jakiejś serii, ale... Zanim to wszystko nastąpi, no to jak sama nazwa mówi, w odwiedzinach U, opowiedz nam, na jakiej, w jakiej miejscowości się znajdujemy i za chwilę mam nadzieję też, że pokażesz nam tutaj, co masz za park maszynowy. No to słuchajcie, no, jesteśmy na mapie Brzozówka, na którą sprowadziłem się całkiem niedawno z wioski Polskie Pola. Tam myślę, że część z was mnie widziała, jak sobie tam dziadowiznę uprawiałem, no ale dziadowiznę sprzedałem, jak widać, przeniosłem się tutaj w trochę lepsze strony. Przy okazji rolnictwo takie, hodowlę porzuciłem, przesiadłem się tutaj, wiecie, międzynarodówka, te sprawy, tydzień w trasie, weekend w domu, jest czas na gospodarstwo hobbystycznie, żadnej hodowli i tak dalej. Mm-hmm. Tak w sumie, jak ja jestem kierownik wycieczki, to ja się przebrać powinienem. Dobra,
To ty się... O, policja gdzieś jedzie. Pogonili kogoś. Chowaj, chowaj. To właśnie, bo tutaj moja 60 jest bez papieru. Chowaj ją. A ja przez pół Polski tym przejechałem. Zostawiam ją przed podjazdem, bo i tak tego nikt nie ukradnie. Jak widzicie zresztą po kolorach, jest specjalnie pomalowana w barwy antykradzieżowe. O, tutaj się przebierasz. Dobra, to ja nie będę podglądał. O, dobra. Teraz, teraz widzę, że jestem kierownik wycieczki. Dobra. Nigdy nie zgubi z pola widzenia. No cóż, no może zacznijmy sobie tak. Tu jest moja skromna chata. Domostwo zwołał jest zwałoparty róweczka. Pięknie wykończona, ocieplona, termomodernizowana ze strefą relaksu. Tak więc to jest taka część na niedzielę, jak to się drzewiej mówiło. Proszę bardzo, jaka huśtawka. No słuchaj, no życie rodzinne zobowiązuje do pewnych już... powiem, atrybutów. To może do domu ci nie będę tutaj zaglądał, ale bardziej się po farmie chcę zejrzeć. Tak, wiesz, na roboczo to wiesz, tak całe, że tak powiem, tutaj serce życia takiego domowego, no to jest tutaj w letniej kuchni tak zwanej, nie wiem, czy z twojej strony znasz ten fenomen letniej kuchni. W tygodniu na roboczo to się siedzi tutaj, a tylko w weekend, jak goście przyjadą, to wtedy na pokoje się prosi. Wafelka mogę? Powiem szczerze, sporo jeszcze takich gospodarstw znam, no tutaj też taka strefa relaksu, tutaj widać, tutaj mnie oderwałeś od robót porządkowych. No właśnie, widziałem, mam nadzieję, że nie przeszkodziłem jakoś zbytnio. Tak więc tu już wszystko przygotowane pod dalszy rozwój sytuacji. No i cóż, no, myślę, że przejdźmy dalej, wiadomo, tutaj, no nie wiem, po kolei chcesz w każdy kąt zajrzeć. Tutaj mamy taki warsztacik, więc tutaj sobie kosiareczkę trzymam. A, że w sensie jak nią nie kosisz, tak? To tutaj ona po prostu... Tak, no to ona tutaj sobie garażuje i ewentualnie jakieś tam, wiesz, beczki z paliwem takie... Rozumiem. Które sobie trzymam. No jak widać, gospodarstwo jest troszeczkę doinwestowane, no myślę, że... No tak, widzę właśnie tutaj tablica nawet, tym, nie? Korzystało się z pewnych środków, jak to mówią, jak dają, to trzeba brać, jak biją, to uciekać. Tak, tak więc tutaj taka pamiątka właśnie z polskich z dziadowizny, 60, którą sobie zabrałem na pamiątkę. Jedyne, co się zmieniło, to kabina, został założony naglaczek. Miejsce puszki, a tak poza tym, no to praktycznie stała bez większych zmian. No i tam z tyłu jeszcze owijarka do BL. A rzeczywiście. Do czasu sobie zostało mi tutaj kilka łąk na tym gospodarstwie, a że nie ma hodowli, no to po prostu robię się na kiszonkę i to wszystko potem do biogazowni sprzedaję. Potem sobie stamtąd biorę po ferment. W sumie powiem ci, że... To wszystko. Powiem ci, że jak tutaj szedłem do tego garażu, to w ogóle nie zauważyłem tej owijarki, nie? Nic za nic, ja no tylko do 60. Ona jest tak schowana, tak wiesz, i... Żeby nie kuła w oczy, to tam jedynie przez okienko jakiś wciski się sąsiad się wtedy. Tak, tutaj moja duma, tak zwana, najświeższy nabytek, w sumie też już kilkuletni John Deere 5090R. Z tyłu nowa kosiarka Samasza, też świeży nabytek. Nie, no kurde. 60 Pronarka. No tak mówię, no były fundusze, no to się to... No tak, no trzeba inwestować. Maksimum. No tutaj punkt wymiany butli z gazem, z czego sobie tutaj na początku troszeczkę przyżartowałem. Tutaj karczer tak zwany. Pozdrawiamy z Duniaka. Pozdrawiamy. Karczera mi odstaw. Myślałem, że jak wziąłeś tą lancę, to że będziesz je bił tutaj już. Nie, no nie będziemy, tak więc tutaj tak to sobie tak powciskane trochę, no. Otwierasz sąsiadom na niedzielę, żeby patrzyli z drogi, czy nie? Nie, tam widzę, że sąsiedzi. Wystawiam tam przed płot bardziej. Aha, okej. Okay. Jeszcze lepiej. O, no, tutaj jakieś graty od Tura, Waga, Kombajny Holland. X32, no, ogólnie miałem tutaj spory dylemat co do wyboru kombajny, w końcu pamiętam. Padło na żółtego. Pamiętam. Myślę, że nie pożałuję tego wyboru, kombajn taki, myślę, że na pewno będzie dużo lepszy niż jakiś tam super czy rekord. Nie mów super tak, wyżek. Nie mów tak, polską moc obrażasz. Nie, no, legendy obrażam. Tutaj się w nim, tak myślę, że znajomy. No myślę, że tak, gdzieś jakbym go już widział. Bogactwo schowane. O, chłopie, nie wiem, czy sobie nie... Dlatego wszystko, wiesz, zamknięte tutaj na trzy kłódki. No teraz jedynie jeszcze... Jedynie tą bramą można wejść, ale to, jeżeli brzmia wiaderkowość, tutaj z tych big bagów, to chyba by ci życia brakło. A w ogóle nie wiem, czy wiesz, teraz ponoć mają ograniczyć produkcję tych nawozów, bo gaz za drogi. No słyszałem, że właśnie ten ZAK i jeszcze parę innych, w sensie kędzierzy i parę innych tam zakładów pauzuje. No i co, no tutaj mamy sobie prasę zwijającą. Ursus 1014, perełka z lat 90. Bardzo dobrze zachowana. Ładnie właśnie. No, właśnie fajnie się zgrywa, jeżeli chodzi o maszyny z John Deere'em, bo tak. Po prostu jedną kompletem maszyn, dwa ciągniki obskakuje, tak więc... Do pracy przeważnie. Wygodne.
No, jak, jeżeli nie ten, nie ładuje John Deere'em, no to Ursus lata z prasą. Mm-hmm. Tak poza tym, wiesz, na przykład jak miałeś tam siewnik, no to jeden sieje, drugi uprawia wtedy. No tak. I trzeba się przepinać, tak samo no, tutaj mamy rozsiewacz Borynę RN1000, no to też dziesiątki tego tak nie podepnę, no bo troszeczkę jednak... No tak, już mogłoby tak przeważyć. Na ludzie sobie radzi i po prostu nie mam tutaj jakichś kombinacji alpejskich z maszynami. No i tutaj kiedyś była obora. Aktualnie no, hodowla jest zlikwidowana, tak więc jest taki garaż, magazyn. Co oni się tak... Właśnie kręcą? Nie wiem, już trzecia chyba jedzie. Arek, schowaj to, schowaj to. czekaj. Chwila. O, nie mogę wyjść, przyrąbałem futrynę łbem. Co wiesz, staropolskim zwyczajem trzeba się schylać. Tak, tak. Ja polecę. Żeby się pokłonić gospodarzowi, no. Polecę po mojego gruza tutaj, bo aż... Mimo, że nie szkoda, to się zacząłem bać. Schowaj go za MAN-em, to nie będzie widać. MAN-em? Dobra. Tudzież manem. O, w sumie może sobie zajrzeć do mana, tam do kabiny, bo tam też powiem ci, że on takie ma ekskluzywne wyposażenie. Tak, dobra, to już, czekaj. Tak, może tutaj, teraz... Wiesz, się, nie, w trasę jak jadę, to cisnę oporem, magnez i te sprawy. I tutaj takie wyposażenie, wiesz, jak każdy kierowca tyra. Wiaderko z odpowiednią zawartością żwira, tak zwanego. No i wiesz, no automatycznie wszelkie problemy z pauzą i tak dalej, to wszystko schodzi na margines. Więc kuwetka, tak? Cały czas opór bez przerwy. A wiesz co jeszcze dodaję tutaj klimatu? Że masz fajnego kotka w logo mana. To też pewnie wiesz, jest jakieś nawiązanie, że tam sobie przygrzebujesz po wykonanej akcji. Recykling tak zwany. Tak. A wiesz. Wiesz, potem się przetak, przesiewam i do wiaderka, nie? No, po drodze gdzieś się żwirek jakiś znajdzie zawsze, nie? No, tak więc może przejdziemy sobie tutaj, tak przeprowadzę ci już oborą, tak więc tutaj sobie przyczepy z kitralem. Mhm. Trochę kombinacji było, żeby tym wjechać. No tak właśnie, patrzę, że tak strop... Nie, czekaj, bo tutaj zapomniałem, że tutaj nie wyjdę. O, trzeba tą bramę otworzyć. Dobra. No i tutaj... sobie może przejdziemy na tył. No, tu jak już zarosło, tutaj się rzadko korzysta praktycznie, tylko sobie przyczepy wyciągnąć. Obszar roboczy tak zwany. No, dokładnie. O, tutaj kurde. Zgrabiareczka stara. Klasyk tak zwany. Mega klimat. Dokładnie. No powiem ci, że mam straszny sentyment do tej maszyny. No i tutaj tak, też świeżych nabytków. Myślę, że też część będzie dla ciebie znajoma. No tutaj już, czekaj, czwarta maszyna chyba. Ta Sipma, Boryna, która tam stała. Ten brzeg i Ferneland. Czyż cztery modele. Jeszcze tutaj piąty, tak. No, w Rylcu też grzeba. Palce maczały, że tak powiem. No tutaj gruberek też do Jelonka. Właśnie, jaka to jest marka? To jest Rabe? Co to jest? Rabe, tak. To jest taki stary Rabe, on tam ma... Kurczę, on nawet 3 metrów nie ma. Ma mniej niż 3 metry, teraz się nie pamiętam dokładnie. To co, przy Ursusie chodzi, tak? No, albo przy Ursusie, albo przy Jelonku. No Jelonek się nie męczy z nim praktycznie, leci bez większych problemów. No, no to już R-ka to. No tutaj pług właśnie też pod Jelonka, typowo wały posiewne. No i tutaj talerzówka Kvernelanda, ale ona tak bardziej na testy wzięta, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mm-hmm. Tak się zastanawiam, czy czegoś wiesz co, mam znajomego dealera pewnej marki i postaramy się skombinować jakoś talerzóweczkę tutaj. Ale nie Starnowa? Nie. Uf. Dobrze, no i tutaj biny, jak widać. Ładne, zgrabne. Tutaj przykryte widzę, że byle jak, jakimiś paletami rzucone. No słuchaj, no... Pochodzenia swojego nie oszukasz, tak? Korzenie są, tak więc no tutaj pewnych rzeczy się nie wyprę. Tak, dokładnie. No i tutaj jeszcze tak dorabia się, wiesz, tunel folia. Mm-hmm. Foliarzem, pomidorki tak zwane. Wersja oficjalna pomidorki. Tutaj włoskie te chyba, nie? Pomodori napisane. No takie kartony akurat były, to wiesz, nie wybrzedzałem. A to powiem ci przeważnie, nie wiem jak u ciebie tam było, ale jak się gdzieś kupiło jakąś skrzynkę pomidorów czy czegoś, to później ta skrzynka służyła do wszystkiego, nie? Ona mogła mieć już 10 lat, było napisane tam, nie wiem, gospodarstwo jakieś na przykład. No powiem ci, jak było na skrzynce napisane gospodarstwo jakieś, to było pół biedy, bo te skrzynki też były tibijskiego pochodzenia. Tak, tak zewsząd, zewsząd. Zwłaszcza w latach 90. Polska. Piękne czasy. No ja już nie pamiętam, że zimne. Tak powiem. Będzie tak kolorowy jak twój strój dzisiejszy, szczerze. A to właśnie może ja się zaprezentuję tutaj, o. Tak, arkowy outfit. Tak, i tutaj taki troszeczkę kostium jockeya. Kolorowy jak moja 60. Serio cię ten ITD nie ściągło? Co? ITD cię serio w tym nie ściągło, jak jechałeś? Wiesz co, zdawałoby się, że się będzie rzucać w oczy.
ale tak naprawdę to jak przejeżdżałem obok kogoś, to widziałem tylko jak się śmieją, także chyba... Aha, ty, bo jakaś parada tutaj w gminie miała być. To chyba nie to. Chyba nie to. Nie wiesz? Wiem, może dlatego się, ale to chyba wtedy by się tak nie cieszyli, nie uśmiechali. Pewnie nie, w ogóle poza tym parę kolorków chyba brakuje, tak czy siak. A, o, i tu jeszcze zapomniałem wspomnieć, bo o, jak cytując klasyka, tego bracia Grale nie mają. To... Unia. Przy dzisiejszych, cenach to dobrze jest mieć trochę zapasu dla siebie, nie? No jeszcze tutaj psią budę miałem dostawić jakiegoś ten Azora, postawić obronnego, no ale cóż, jak zwykle na chęciach się skończyło. Cóż, no chyba co było do pokazania, to ci pokazałem, tak myślę. Chyba tak, dosyć szybko się to obrobiliśmy. To nie cóż... Nie wiem, jeszcze nie patrzę na zegarek. Czemu samolot nagle... Jak chcesz, to coś możemy porobić, możesz się wykazać jakoś. Dobrze, to w takim razie co byś miał tutaj dla mnie do roboty? Poczekaj, sobie odchrząknę tylko, bo coś mi głos ucieka. To się wytnie. Tak więc cóż... nie wiem, jak cię o to zapytać, ale... Arkadiuszu? Słucham. Czy chciałbyś wyżywozić ze mną gnój? Marzę o tym. Tak. Wspaniale. Dobrze, no to przebiorę się w gumiaki, tu jakieś stoją i... Oj, no dobra. Lecimy, tak więc może sobie wybrać, ale myślę, że chyba z sentymentu pewnie w Ursusa zasiądziesz. No to... którego? Wiesz co, ciężkiego weź. Dobrze. Tak, no, myślę, że ciężki widział najbardziej do tego rozrzutnika, który tutaj... W sumie właśnie, jak tak pomyśleć teraz, to i przy tym susie też. Co prawda w 19 miałem swój wkład. Dobra. No ty, faktycznie, to też jest twoje dziecko. Znaczy nie, no to jest takie, wiesz... No ale... Troszeczkę adoptowane, nie? No dobra. Dobra, zajdź sobie tam od tyłu, podepnij sobie rozrzutnik. Ja myślę, że po prostu sobie... Dobra. Podjadę. Przynajmniej tyle, że skrzynię ogarniam, to nie będę musiał tutaj... Ale fajnie masz to gospodarstwo umieszczone, tak ci powiem. No powiem szczerze, tutaj jest idealny teren. Właśnie tu na tym polu, na którym się postawiłem, to jest taki płaski kawałek. Można sobie dokupić to pole z tyłu. Właśnie można się tam fajnie bardzo rozbudować, jest spore. Tak, i nawet ta górka, która tutaj powstała z tyłu, jest taka fajna. No troszeczkę tam musiałem porzeźbić ten teren, troszkę to jest trochę moja inwencja, ten teren tutaj, bo musiałem ładnie troszeczkę wygląda. Przeciągnąć, ale właśnie wyszło tak. A, czekaj. So, dobra, jeźdź do przodu, najwyżej ja ten. Ale nie chcę ci kostki uwalić, wiesz? No, słuchaj, na razie to jest wszystko czyste jeszcze. Ja sobie jadę pług, od razu podepnę, to będziemy to przyorywać, żeby tam się nie... Dobra. Nie sapali. No patrz, akurat jakby wrota były zamknięte, to bym się wyrobił. Muszę zamknąć 60 tutaj. Aj ta zwrotność tych naszych susów polskich. O, oj, idealnie. Straszny jest. Powiem ci, że do manewrowania ten ciągnik to jest... No właśnie. Porażka. Właśnie widzę. Chociaż szóstka jest gorsza. No jednak dłuższa, nie? To jeszcze bardziej jakby ten promień skrętu. Dobra, gdzie mam się zatrzymać? Gdzieś tutaj? Co, no stój na razie na wyjeździe. Dobrze. Aha, bo ty tu mi się zrespiłeś, ma to pojedź do przodu. Czekaj, muszę bieg znaleźć, dobra. No tam musisz ten zamieszać. Tym bardziej, że to jest czwórka, to wiesz, ty żyje trochę własnym życiem też. No tak. Dobrze, follow me. Miejscowości nie znam, więc właśnie miałem mówić, że musisz mi dać. A powiem ci, że ja takie ten, nie wiem, mam jakieś kurczę double biegu, nie wiem o co chodzi, albo mi się coś przyśniło. W jakiejś, nie wiem, równoległej rzeczywistości, nie wiem co, bo czasami mam wrażenie, jakbym tu miał gdzieś drugie gospodarstwo na tej brzozówce i tak. O! A bym się nadział na ten. O kurde. Czekaj, jedziemy w prawo, tu hamulc. Uważaj na pana. To chyba akord. Chyba ustępuje, tak, ustąpił. Dobrze, akcja, że mówili w telewizji, że akcja żniwa to puszczają. Na. O, ale masz luzy, No Orbitrol do wymiany. No mówiłem, perełka z lat 90. to wiesz, skręcamy w prawo. Dosłownie z lat 90. Na biogazownię, bo tu jest ta biogazownia, o której też wspominałem. Tutaj właśnie ja sobie siano kiszonkę odwożę, zresztą widzę, że tutaj ładowarkę też mają. Widzę, no. Tak klasik. Więc tutaj stąd będę sobie po ferment później brał. Tak więc też gdzieś tam na tych nawozach się troszeczkę przyoszczędzi, mam taką nadzieję przynajmniej. A, to ty tutaj masz kubkę tego, tak? Tak, ja sobie tutaj, wiesz, ja ogólnie słomę sprzedaję i po prostu wymieniam za gnój, tak więc od razu po prostu tutaj mam to na przyczepach, to sobie to później dystrybucję prowadzę.
O taką może być jakoś, czy... No, będziemy manewrować. Dobra. Nic tu drogą raczej nie będzie jechać, nie? Bo tak stanąłem w pół drogi. Raczej nie. Wiesz co, zgaszę ciągnik, żeby ci nie marnować tutaj... Ty właśnie zatankować się cholera mieliśmy, mam nadzieję, bo ja mam pół zbiornika, tam w Ursusie też robiłem, to chyba też jest pół baku, ale miejmy nadzieję, że starczy. Będziemy oszczędni. Słuchaj, no tu jedynie to jakiś obszarnik z Podlasia, co może jechać i to jest w zasadzie jedyna persona, jaka się tu może przewinąć, ale widziałem, że tam zatorem grasuje po drodze, w kółko jeździ. Widziałem też po drodze właśnie, jak przyjeżdżałem tutaj do ciebie, to jechał. Ale pod sobie. Notariuszem często się zatrzymuje i tam w okno tak. Patrzy takim tęsknym wzrokiem. Pozdrawiamy tutaj z wiadomą osobę. Fajną masz osłonę tutaj na rozrzutniku, ja sobie tutaj przykucnę. No, powiem ci, że zastanawiam się, czy nadstawek mu nie założyć, ale tutaj na szczęście tak dużo tego nie mamy do włożenia. Ten fuk to teraz wygląda, jakbyś obciążnik sobie z niego zrobił. No bo on tak taką rolę też pełni trochę. Znaczy on jest w miarę stabilny tutaj ten Janek przy tej robocie, tak więc nie ma większego problemu. Tak ładnie, naprawdę do silnej kiszonki jedynie co zakładam. No powiem szczerze, że ten handlarz, którego, że tak powiem, ten dealer, który mi tutaj nagrywał tego jelonka, pan Dariusz, naprawdę sumienny, solidny człowiek też, jakby pana, oglądał, to pozdrawiamy. Pana Dariusza oczywiście również. Pan Dariusz, znam, jeżeli chodzi o John Deere'a, to naprawdę jest fachowiec. Również pozdrawiam. Powiem szczerze, jak będę brał następnego John Deere'a, to prawdopodobnie też od niego. Sprawdzony już, nie? Tak, no chyba, że zmieni miejsce pracy, no to wtedy zobaczymy, no jak przedstawi dobrą ofertę, to może zmienimy nawyki. To jest prezes też tego, firmy zajmującej się usługami rolniczymi, nie? Uerdaro, Uerdaro, właśnie. Jakbym miał kukurydzę, to pewnie by mi sieczkarnią kosił, a że na razie w kuchni. Chociaż może na przyszły sezon, kto wie. Bo tutaj ogólnie owiec będę sobie siał. Mhm. Na wiosnę, bo ktoś, jeden z widzów ostatnio właśnie fajny pomysł podsunął, że może by tak konie. Tak sobie stwierdziłem, no kurczę. No tak, bo wszyscy krowy zawsze. Czemu nie? Mhm. Wszyscy są krowiarzami, no te świnie, no to pójdę pod sklep, to zawsze jakąś znajdę pijaną, to myślę, że już na gospodarstwie niepotrzebna. No przynajmniej u mnie na wsi tak jest, że jak chcę znaleźć we wsi świnie, to w pierwszej kolejności się idzie pod sklep, tam zawsze jakoś leży. Dobra, wejdzie coś jeszcze? Może z jedne widły. Dobra, to spróbuj. Kurde, te kable tutaj na styk, jak patrzę. Naciągnięte tak, że jakbym skręcił w lewo mocniej, to chyba by się wypięło. Nie, całe szczęście to mocno nie skręca. No tak. To jest wszystko przemyślane. O, dobra. Dobra, to palę. To na prizmę. I teraz gdzie? No tu, gdzie jesteśmy. Naokoło jakbyś jeździł. Dobra, ja sobie bo tutaj będę. U mnie to wygląda jakby już, chyba że to jest ściernisko. To było talerzowane. Aha, dobra, bo to tak... Okej, to zacznę sobie od tej strony. A rzeczywiście, widzę dodatkową warstewkę, jak się tutaj nakłada. Kożuszek? Tak, pomyliłem. Ło, ale te luzy to, no naprawdę. Orbitrolek to musisz czym prędzej ja tutaj. Ja nie wiem, czy prędzej się tego nie wymieni na coś świeższego. Jak zastanawiam się, bo tam kiedyś takie gospodarstwo miałem na osadzie. Mhm. I tam miałem taką fajną forterkę i nie wiem, czy ta forterka tutaj po prostu nie przyjdzie. Odkupisz od tego, co mu sprzedałeś, tak? Tak, dokładnie. Czy ta forterka tutaj się nie pojawi za jakiś czas miejsca tego Ursusa. No, na razie powiem szczerze, że bardzo fajnie mi tutaj klimatycznie pasuje ten Ursus, bo on tak... Przejadę tutaj... O Jezu, rzeczywiście z tym skrętem, to masz rację. Spróbuję pojechać na razie tak, żebyś, wiesz, miał jakiś margines błędu. Mm-hmm. W tym sensie, że... Tak, jak ładnie prosto pojechałem, ja cię kręcę. No właśnie, patrzę. Uwaga! Nie chcę cię obrzucić. No, czekaj. Uciekam, spokojnie, wyłączone. O, dobra, teraz... Wiesz, karczera bym musiał potem. No byś odklejać musiał, nie tylko myć. Się zalepiło byłoby, byłoby skrobanie, a to już w tym kraju trochę nielegalne jest. Tak. No więc jeszcze potem musimy się tłumaczyć. Tym bardziej, że to się nagrywa, to już w ogóle. No, na kamerze będzie. Nakamerowane. Jezu, jak ja w ogóle nie lubię tego, nakameruj mi to. A ja wiem, skąd to się wzięło. To ja, bo może... na weselu. A ten, co kameruje, to będzie? Jak ślub brałem. Tak. Chociaż nie wiem, czy właśnie kamerzysta. Operator, co nam robi wesele, czy on też nie używał słowa kameruje. Chyba używał. Z
tego co... Tak, no bo teraz się mówi fotograf, nie? Kiedyś to zawsze było, że kamerzysta właśnie jakiś, nie? Tam za kamerzystę zapłacili. No paradoksalnie właśnie Wesela teraz się aparatami często nagrywa. Tak, tak, bo teraz wiesz, jakieś tam lustrzanki z odpowiednimi obiektywami to naprawdę działają świetnie jako kamery. Oglądałem sobie BNT. O, to już jakiś czas temu. Jakieś tam vlogi, jak on na drzewie sobie w ogóle zrobił nocleg, to jakąś taką, wiesz, naprawdę porządną lustrzanką od Sony, chyba A7 III albo coś takiego, albo A7S, nie pamiętam. Sprawdziłem sobie to, kosztuje jakieś chyba tam coś ponad 10 tysięcy złotych, ale no jakość była świetna, nie? Tam ISO wszystko mu się dostosowywało, czyli ta jasność podczas nagrywania po ciemku, więc naprawdę widać, że on tam sprzęt też ma profesjonalny. A ja specjalnie ci tam od tamtej strony narzuciłem, bo zapomniałem, że to nie jest obrotowy. No ja jestem w mniejszości zagonowy może. Powiem szczerze, że bardzo mało ludzi farmiło, że zagonowymi pługami. Tak, to fakt. Z tego co zauważyłem, to jest bardzo rzadkie zjawisko. Aha, ty jeżdżysz teraz od tej strony. Tak, 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 tak. Jak już właśnie zagonowe, to przeważnie jakieś PHX-y ludzie tam. Co PHX-a bym sobie ciągał, jakbym miał jakąś szóstkę bez napędu. Mm-hmm. Tak, miałem właśnie tak, gdzieś na polskim jakiś pole, większy... dziadowiznę ogrywałem, to ty ja w ogóle sobie na D4 orzę, ja też jestem fajny. PHX, no to właśnie jakiś już większy, nie? Jakaś, jakie tam są chyba? Szóstki, siódemki? Piątki, szóstki, siódemki chyba też. Siódemka też tak pod kierowca bardziej chyba. Mm-hmm. Ale ładnie to wygląda. No powiem szczerze, parę skinów by siadło. Ale co miałem powiedzieć jeszcze o tych aparatach, co mówiłeś, to właśnie tak zauważyłem, właśnie teraz sporo youtuberów właśnie zamiast handycamów to tak. Używa właśnie lustrzanek do tego, żeby gdzieś tam nagrywać swoje oblicze. Tak, tak, tak. Aczkolwiek ja do tego jeszcze nie dojrzałem. Ja finansowo na pewno. Znaczy ja bardziej mówię o tym, żeby gdzieś tam się, wiesz, tak, ujawnić. Tak, 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 wiem o co chodzi. Wystarczy, że się ujawniłem na Kielcach, tam zbiliśmy pionę. No tak, tak, dokładnie. Tutaj żeby była taka... jasność, to ogólnie znamy się. Zresztą tutaj praktycznie cała ta gwardia nasza to zna się już w realu. Mhm. Chwila, czy ja to włączyłem? Nie, nie włączyłem. Wiesz co, ja tutaj mam, nie wiem, zapomniałem ci powiedzieć, żebyś sobie dawkę ustawił obornika. Bo czekaj, bo chyba coś mi się... To wyłącz automatyczne nawożenie i daj tam, nie wiem, ile ton uważasz. Nie, ale po prostu chodzi mi o to, że tutaj coś się chyba zepsuło mi z tym, z rozrzutnikiem. Zobacz, no, majster, bo żeby nie było, że popsułem. Włączam ten, a tu nie kręcą się wałki z tyłu. Jak leci do maszynki. Ty, no ale to nie stój z tyłu, jakby to włączał. Nie, ja stoję tak obok bardziej, aż w sumie na mogę podejść. Unia Tyran. Nie mam pojęcia, co to się stanęło. O, no jednak jak właściciel, to właściciel. No niestety, czasami. Wiesz, czasami no, ja nie wprawiony, ja to 60. No, szef musi się chwycić, to wtedy. Tak. Już wiem, jak co wujas ma z łosiołem. Za starych dobrych czasów, jak byłem geodetą, to właśnie często było tak, że jak mierzyło się coś GPS-em, to GPS nie działał i na przykład byłem w terenie z szefem, to wiesz, ten GPS tam tracił sygnał i tak dalej, w ogóle połączenie z internetem nie było. Szef przychodzi, co ty tam, kurde, tak długo stoisz, cię zaczyna rypać, no bo GPS mi nie działa. Nie łączy się to. A, głupoty gadasz, daj mi to. I chłop miał takiego skilla, że on brał tylko tyczkę do ręki i to się wszystko załączało. I to każdy w firmie tak mówił, że ogólnie z Rafałem, jak się jechało w teren, to każdy był chory. A to powiem ci, bardzo podobna sytuacja jest, przynajmniej ja tak miałem, jak nie mogłem czegoś znaleźć, mówię, no nie mogę tam na przykład, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, zeszytu, nie mogę znaleźć tego zeszytu i koniec. I zawsze mama takie, czekaj kurde, zaraz pokażę ci, ja znajdę. Nie, ja już idę poszukać. Tak, tego szukałeś, jak ja z ojcem zawsze w garażu coś robiłem, mi mówił, przynieś klucz 12 albo 10, ja tam przerzucałem tą stertę kluczy. Bo to zawsze albo w jakimś tam wiadrze było, albo innym dziadostwie. Bojowe zadanie. Tata nie ma tego klucza, ten przychodził, tylko ten popatrzył się i od tak, razu wiesz. Tak, jak nie ma, no, co nie albo ma. Mi pod nogami leży, albo jeszcze tam gdzieś indziej. Zawsze. No i zaraz rypa była. Już nie mówiąc o kultowym tekście o świeceniu latarni. Tak, sobie świecisz czymś. A to jest piękne, każdy się wychowywał w innym domu, a są takie sztampowe teksty, wszyscy... które każdy zna. Typu tam, nie wiem, nogi na żyrandol se załóż, albo jakieś... A to tego nie znam, akurat. No nie, moja matka właśnie zawsze, wiesz, trzymałem nogi na biurku, a matka przyjechała, jeszcze na żyrandol te nogi daj. Albo dom to nie hotel.
To tak tutaj przytoczę tekst Marcina Kaczego, pozdrawiam. Mhm. O, który zawsze... Kaczego zawsze, również pozdrawiam, równy chłop. Zawsze mówił, że gdzieś jak miał bałagan w pokoju, to jego mama mówi, przychodziła i mówiła, że jeszcze tylko tutaj brakuje nasrać na środku. A to, o, to też u mnie się ten przewija często. Więc, no, to też jest taki... Ja mieszkałem z rodzicami, to też... Jak tak się ten... Tygodniowe przeciągi, jak się... Przeciągi, co jak już późna godzina już zaczynam się przejęzyczać. W każdym razie ten... Tygodniowe porządki, jak się tam przeciągnęły gdzieś do dwóch tygodni, trzech, to też było... Jeszcze tylko to nasrać na środku. Tak. Ale ładnie no jest, taka, jest taka sztampa. Nie, powiem ci, fajnie to wygląda. Powiem ci, podobuje mi się to w tym zestawieniu. Tylko ja już tutaj nie wiem, jak jeździć trochę, bo zwrotność tego susa mnie po prostu powala. I muszę to bardzo... jest zwrotniejszy jest jelonek, no ale to znowu by nie było czym ładować. A poza tym co tam jakiemuś... Siódka by tam na brzozie by skończyła na widok tego rozwoju. A poza tym co jakiemuś pierwszemu, lepszemu obieży światowi tutaj weź ciągnik nowy dawał, nie? Wiesz, ja nic tutaj nie mówię. Jak patrzę na tą twoją 60, to obawy bym miał. To do remontu będzie, to do remontu. Ja remont co odcinek robię. Też perełka będzie? Oczywiście, gwarantuję. Czyli co, rozumiem, że zainaugurowałeś trasę? Tak, nowy ten, jak to się mówi, czekaj. Nowy sezon? Nowy sezon, o, można tak powiedzieć. Czekaj, jak są te trasy koncertowe, to nowa trasa po prostu. Tak. No, to więc ekspedycja. W moich skromnych progach niezmiernie mi miło. Zresztą no nie będę się tutaj, myślę, że rozbawię na ten temat, bo wyszło na takie trochę włożenie w D. Myślę, a co, to daj spokój. No, dokładnie. Mi również jest miło, że w końcu znalazł się gość, który... Po pół roku dogadywania się. Tak. A jeszcze niedługo właśnie do prawdopodobnie tutaj... bliskich znajomych. Marcina, czy masz na myśli alternatywny wymiar? Tak. Brzozówki? Tak. No to obawiam się, że chyba jeszcze będziemy się widzieć w tym sezonie. To będzie ten. Alternatywna rzeczywistość. Mówisz o tym wymiarze, gdzie tam jest ten młody rolnik, prężnie jest. On też już miał swój udział w tej serii. Wiem, oglądałem. Powiem szczerze, to wtedy jeszcze z Bemem się tak nie znałem. Mogę wsiąść jakoś? Tutaj jest jakiś pasażer, czy... Kuboty chyba nie mamy wgranej. Ajajajaj. Wydaje mi się, że nie. Marcinie, powiedz mi. Odhaczałem, bo w sumie nie zgadywaliśmy się na ten temat. No tak. Odesłałem po prostu na szybko. Powiedz mi, orzesz teraz, czy orasz? Orzesz. Orzesz ty. Nie no. Bo to jest ale faktycznie tak, jest taki dużo taki język. Tak, dylemat, nie? Jest. Że właśnie czy się orze, czy się ora? Mi się wydaje, że w niektórych regionach mówią, że na przykład ciągną cztery pługi. Nie pług czteroskibowy, tylko cztery tak, pługi. Tak, mają. Tak. Tak więc jest bardzo... Już nie mówiąc o jakichś tam nazwach ludowych, typu na, nie wiem, zgrabiarkę do siana. U nas nie, się... Słoneczka, pająki, nie, gwiazdówki, u nas grabiorki, wiesz, jak u nas? Grabarze. Wicher. U nas się wicher mówi. O, wicher też, tak. Już nie, widłówka to już w ogóle jest tibia. O Jezu, to nie słyszałem nawet. Mnie zawsze rozwala, jak ktoś mówi... No wiesz, jak wygląda widłowa przetrząsarka. Tak. No to jest tam. U mnie to była na przykład fitacka, a w niektórych to jest fitywyrtka. O Boże! Jakubos w ogóle powiedział, że na Śląsku to jest Heuwinder. Nasz naczelny germanista. Tak. I to z wykształcenia? Tak. Co się mówić? Twój Niemiec. Czekaj, wyleciało mi coś z głowy. Czekaj, bo tak biegasz, widzę. Prosisz się tak. Dziękuję. Jedź. Nie, ja tylko do końca dojadę, ja tam się boję. Czekaj, jak tu biegić? Na B3. O, dobra. Na B1 i na B3. Ruszyło. Co się mówić jeszcze się u nas tak właśnie nietypowo... Słyszałem też, jak niektórzy mówią na malutkie kostki ciuki, podczas na kiedy... Podlasiu. Tak, podczas kiedy ja nigdy się nie spotkałem, nie? Z czymś takim, żeby ktoś u nas w okolicy mówił. Ja też nie. A ponoć na Lubelszczyźnie też tak mówią. U nas przeważnie się mówią na to... Snopki albo baliki. Snopki, to rzadziej, ale u nas się najczęściej mówią albo po prostu belki, albo kostki. Najczęściej kostki. No, to u mnie baliki były.
po prostu. To jeszcze inaczej. A wiesz, te ciuki to tam ten plutoński magnat, on jest ambasadorem ciuków. Ciukarkie ma, belarkie. Tak, tak. O jest, albo jak niektórzy presa, nie? Mówią. A to w Sieradzkim, to właśnie u mnie na wsi. Mhm. W dawnym województwie sieradzkim jest presa i się presuje. A to nie, dobra. Bardzo długo myślałem właśnie, że fachowo to jest presa, a nie prasa. Nie, nie, nie. Ja właśnie zawsze jak ktoś mówi, że nie, no u nas się presa mówi, to ja zawsze mam takie, wiesz, taką kontrę, że... A jak masz w katalogach? Masz presa rolująca czy prasa? Z Szardiu chyba się kiedyś tak... A pod Częstochową jest balotnica znowu. Tak, tak, balotnica to też akurat słyszałem. Dobra, możesz właścicielu szanowny wracać do ciągnika, ja tutaj sobie popatrzę jeszcze chwileczkę. Dobrze, ja tutaj jeszcze ze dwa zagony położę. Jeszcze myślę, będziesz że... ten. Będziemy musieli ci sesję zrobić później na miniaturkę. No właśnie. Kurczę, a tu na piątą rano trzeba wstać rano do fabryki. Ajajajajaj. Czegoś nie, nie robi dla fejmu, nie? Dokładnie. Także no. Jak widzicie, tak sobie tutaj nasz dzisiejszy gospodarz ty, działa. Widły, uważaj. Widziałem, spokojnie. No to widzowie by mnie wybaczyli, jak ja bym tutaj... Tak, pierwszy odcinek pierwszym odcinku. Tak. Nie, to by była taka akcja podobna jak z tym gwoździem w pytaniu na śniadanie. Tak, tak. Ja myślę, w ogóle... porównywalny poziom żartu by był. A widziałeś, że ostatnio gdzieś z tydzień temu, jakoś tak, może dwa, Snoop Dogg to udostępnił na swoim Instagramie? To jest nic, ja byłem na weselu, na którym jako atrakcja był doktor Ząbek. O nie! Ale to było wszyscy chyba sali? Jeszcze przed przebiciem. Można powiedzieć, że przebił albo się po, do mainstreamu. Ale nie, to chyba było przed jeszcze. No już to tak, chcę powiedzieć. Żona podpowiada, że jednak po. A, bo wszyscy się bali, że właśnie przyniesie trzy torby z gwoździem dla młodych. Bo on wiesz, takie właśnie animacje robił tam z młodymi, różne triki, sztuczki pokazywał tam. Ale jakby nie było. Wszyscy byli wystraszeni, że właśnie zaraz wyciągnie te papierowe torby. Kontrowersyjnie. A do tego jeszcze znowu. Chyba pana młoda, to była moja kuzynka, to ona chyba w ogóle nie wiedziała, że on ma być, była niespodzianka dla niej. Mm-hmm. No to jestem ciekaw reakcji. Goście też chyba nie wiedzieli. Ja tak najpierw gość wchodzi, a tak, skąd ja cię chłopie znam? Oczywiście jeszcze parę przymiotników do tego dodałem, których tutaj dla zasięgów nie będziemy dodawać. No tak. Odcinania. Jako, że jestem zwierzęciem budowlanym, no to raczej posypało się tego całkiem sporo. Zwierzęciem budowlanym. No powiem ci, prawie ile? 7-8 lat pracy na budowach zmienia człowieka. Oj, zmienia. Domyślam się. Ale masz czapeczkę Kronę, tak teraz patrzę na Zoomie. No ona takie dosyć fajne kolorki ma. No, powiem szczerze, że te ciągnikowe czapeczki takie średnie udane są. Są takie monotonne tutaj. Ja mam fajną, nie? Kask fajny. No jakbyś, powiem ci, jak aspirująca koniara wyglądasz. O, trochę tak. To może ci sesję na miniaturkę w rzepaku zrobimy, jak gdzieś jest. Powiem ci, w październiku ciężko rzepak kwitnący. No w sumie, zapomniałem, że to jest październik. Wiesz, tyle czasu jechałem tutaj do ciebie, że już rachubę czasu straciłem. No siuntką to nie dziwię się. Mogłeś ten, kreski na masce stawiać, tak jak w więzieniu. Tak, grypsować. Tak, cztery kreski i piąta poprzeczna. To może ja odwiozę to jakoś, czy razem zjedziemy? No, wiesz co, dobra, to jedźmy na bazę, ja sobie tutaj później już wrócę do Oram, więc odprowadzę cię. Bo mi czekaj, ty zapomniałem nawet, że opór musi być. Wjedziesz teraz? Czekaj, bo tak głupio się zatrzymałem. No chyba, że chcę sobie jelonkiem wrócić, ja sobie pojadę. O, to byłbym bardzo wdzięczny. Dźwięczny bardzo byłbym. Dźwięczny? To proszę, tylko drzwi zamknij, bo to wiesz się. Oj. Delikatne jednak. No tak, szyba z tyłu otwarta, wiesz, że klimę tak nie uznaję za bardzo, bo to zatoki potem i tak dalej to. Rozumiem. Zapłaciłeś za klimę, ale nie używasz. Drugie ten, ropa droga to. VAT-u jeszcze zapaliło, teraz nie odliczę, to już w ogóle się nie opłaca. Na fakturkę bierzesz? A jak? Kartę na punkty? Ewentualnie Stira jeszcze, nie? Bo to wiesz, na działalności jeszcze Tira. A no tak, no tak. Ta patrz, ma szybko skrzynię, jak tu idzie, nie? No ja coś nie mogę właśnie biegu znaleźć. Ale trafisz. Tak, już teraz pamiętam. Ja nie wiem, dlaczego wcześniej chciałem do tego białego domu podjechać. Czekaj, ja sobie tutaj pod tunelami stanę. Albo tyłu zajadę, tam sobie koła opuszczę, dopiero wjadę na kostkę. Nie, no ja biegu nie mogę znaleźć.
Dobrze, że nic nie jedzie akurat. Ty tak jedziesz jak mój wujas, jak w latach chyba 80. ruski ciągnik kupował. Specjalnie? Jako, drugi we wsi, z placu w Bełchatowie odbierał. Na przydział jeszcze? No to oczywiście. Wcześniej miał konia, nie? Potem chyba Skodę 105 kupił dopiero. Tak więc wiesz, jak odbierał ten ruski ciągnik, to mu chłop na placu, tam nie wiem, w Pomie to odbierał, czy gdzieś, nie wiem, co to w ogóle tam, mało ważne. W każdym razie, jak chłopu na placu wrzucił w Bełchatowie bieg, to on aż do Zelowa jechał ciągnikiem na tym jednym biegu cały czas. Boże. I wiesz, wszystkie skrzyżowania, nie skrzyżowania, co prawda tam były ze trzy na krzyż, to wszystko, wiesz, na krechę walił. Yes. I dopiero chyba gdzieś tam w sąsiedniej wiosce był typ, co miał też taki ruski ciągnik, tego Władimirca, to dopiero tamten przyszedł, go uczył tym jeździć. Jezu. No bo tam, wiesz, były te, nie wiem, czy on tam jest jedną, czy z dwiema wajchami te biegi, jedną, Władimirca się tam nie znam, a jak ja pamiętam, no to już Ferguson 255 był. Już nie, łatka no, nie to... było na tym gospie. Wiesz, no jak nie miał wcześniej do czynienia z tym, no to raczej wiadomo, że... Tak, nawet jak tam, wiesz, no ogólnie z jakiegokolwiek ciągnika na Władimirca, jak się przesiądziesz, no to powodzenia życzę. To tak, to też jest fakt. Słuchaj, mogę skorzystać z swojego wiadereczka? Oczywiście, nie krępuj się. Dobra. Jeszcze nie było po odcinku, tam po emisji sobie wyczyścisz? Wróżimy. Dobra, no ja sobie gdzieś tutaj myślę, że wystawę teraz muszę poczekaj, zrobić poczekaj, to ja jednak się wstrzymam poczekaj, jeszcze. Poczekaj, to ja jeszcze siuntkę wyprowadzę. Ja swoją wyprowadzę, to będzie moja prawda. O, tutaj gdzieś postawię, żeby za te bramy nie wyjeżdżać, bo strach. Tak, znowu afera będzie kogutowa. Bardzo ładne masz zestawy, muszę przyznać. Też jestem dumny. Ty patrz, drzwi też popsułeś, zablokowałeś. Nie, ja nic nie ruszałem nawet. O, teraz, dobra. O, widzisz. Dobra, to ja się tutaj... Czekaj, klapę muszę w siuntce zamknąć, żeby ładnie wyglądała. A coś robiłeś przy niej, tak? Że otwarte? No, ja tam zawsze sobie tam, wiesz, choćby nawet szmatką przetrzeć to. Ja swoje to zdjąłem, tę klapę całkiem, bo się grzało. A to ja na tym jeszcze, jak tam, wiesz, kabinę, puszkę miałem, to wszystko, jak jeszcze, że tak powiem, ten remont nie był w pełni skończony, to ona też taka była rozczłonkowana. O, co skrzyni się od zwyczaju. I to uwielbiam, 63 bieg, zapinasz, ruszasz. Kochany traktor. Chodź tutaj będzie światełko bardziej, tamto w cieniu. Chcę zobaczyć błysk tak. Tego wyblakniętego lakieru. Jak ty, ona tu rubinowy malowana, co ty mi tutaj za insynuację, panie? Trzeba koła lekko skręcone, żeby bajer wyglądało. To największa duma widzę na gospodarstwie chyba, co? Tak. Nie no, ale w całkiem ładnym stanie. No jest sentyment, wiesz, dziadek miał 55, tak więc jest naprawdę duży sentyment. No dobrze, no to w takim razie, skoro stoisz dobra, przy tym... Dobra, gdzie ja tutaj mam stanąć, żeby tak, wiesz? Dobrze, stałeś przy drzwiach tutaj, no, bardzo ładnie. O, czy dobrze, zdjęcie sobie pykniemy po... No, to już poza? Już no, bałem się, ja się boję, że po mnie, za każdym razem. Bramę trzeba było zamknąć, żeby, wiesz, musieli się spytać, czy mogą wejść, a ich wjadą... A właśnie, czekaj, to dla pewności. O, pompiarz no. Pojechał. Była taka akcja jeszcze, tylko wspomnę kiedyś. Była taka akcja kiedyś tutaj w okolicy, że właśnie koleś gdzieś tam, nie wiem, czy przekroczył prędkość, czy cokolwiek, czy po prostu coś od niego chcieli, a on ich 200 IQ porobił, nie? Mówi, poczekajcie, ja sobie tylko wjadę na posesję. Zamknął bramę, oparł się i no słucham, panowie, czego potrzebujecie? No i oni coś tam, że wiesz, że chcą wejść porozmawiać. On, ja jestem u siebie na posesji, mają państwo nakaz? I w ten sposób, wiesz, ich no porobił. Wygrał. No tak. Niezaprzeczalnie wygrał. Powiem ci, warte zapamiętania, aczkolwiek jeszcze nie mam. W sumie to ja w bloku mieszkam, to jeszcze żadnej posesji nie mam, tak? Więc, ale na przyszłość warto pamiętać. No dobrze. Zabramy i zamykamy. W takim razie cóż, jakie masz tutaj emocje, czym się chcesz podzielić po tutaj moich dzisiejszych odwiedzinach? Było niesamowicie. Będę to wspominał co najmniej do przyszłego tygodnia. Ja mam nadzieję, że wy również będziecie to wspominać, że ten film wam się spodobał, że powrót tej serii również was cieszy. Po raz kolejny myślę, że tutaj warto zaprosić raz jeszcze do Marcina. Tak jak już mówiłem, kanał, a raczej link do kanału znajdziecie w opisie. I cóż, jakieś jeszcze masz tutaj
kilka chwil dla widzów, co chcesz im powiedzieć. No ja myślę, że tutaj autopromocji już nie będę pchał na siłę. Jedyne, co mogę dodać, to naprawdę fajne przeżycie, tak wystąpić u kogoś innego na kanale, tym bardziej, że jestem przyzwyczajony do tego, że zawsze jestem panem sytuacji w swoim kanale, a tutaj tak jednak gdzieś tam no zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Także gdzieś tam też no, trzeba było zrobić trochę, wiesz, ego skurczyć, zrobić miejsce też dla innych, ale naprawdę było git, tak więc myślę, że na dzisiaj no chyba czas się pożegnać, tak więc chyba trzymajcie tak. Się na razie, hej, z mojej strony. Właśnie, bo tutaj tak mi się wydaje, tak, że tutaj też ze swojej perspektywy nagrywałeś. Tak. Dobrze. Jeżeli nic się nie popsuło, to tak. Więc jednak jest szansa, że będzie to jeszcze, tak powiem, ten film będzie podwójny. Tak, takie kulisy backstage, nie, u no, tym razem nie u odwiedzającego, tylko odwiedzający. Chwila. Tak, dobrze mówię, Ej, no patrz, laka mózgu sofałem. Nie u odwiedzającego, tylko odwiedzanego. Dobra, niech będzie, przepraszam się za to. Tak, no nie wiem, mówię jakiegoś... Znaczy nie, to będzie perspektywa nie u odwiedzanego, tylko u odwiedzającego. Nie. Nie, dobrze mówisz ty. Tak. Dobra. To może się, jak to... I tym wesołym akcentem. Tak, nie kompromisujmy się, jak ktoś kiedyś powiedział. Tak. Skończmy tą konserwację. Konserwację śmiechu. Więc cóż, no ja myślę, że tutaj podam ci rękę. Nie uwaliłem w gnoju, także... O... I cóż... Patrzę na gumowce, bo to też tak... Nie no, czyste masz. Ja nie wiem, jakie ja mam tam. Twoje niebieskie trampeczki też. Dobrze. O kurde, to ja w trampkach zapomniałem. No dobra, to ciebie żegnam przy twojej 60. Wsiadam powoli do swojej i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś zobaczymy. Samolot akurat leci. Ropy se tam z tira spuść dole. Nie, ja tutaj zatankowałem sobie cały ten... Tutaj na, wiesz, na biopaliwach jeżdżę, nie? Żeby zerowa emisja spalin była. Ale wiesz, ja w JetTransie robię to. Okej. Okay. Mam opór. Kurde, miałem nie mówić. Dobra, szerokości. No dobra, na razie. No, trzyma się, hej. Cześć. No i dobra, ludziska, jak widzicie, wyjechaliśmy sobie już od dziada tutaj bez kierunku, a jeszcze nam pomachał tutaj na pożegnanie, tam jakaś ładowarka jedzie, jeszcze skoczył. Także sprytny chłopina jeszcze. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam drogę powrotną. No i dobra, trzeba chyba będzie za chwilę wyłączać tę kamerę, bo już bateria mi pada. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Fajnie jest wrócić do tej serii, naprawdę, kurczę. To jest najprzyjemniejsza do nagrywania dla mnie seria, w jakiej kiedykolwiek miałem okazję uczestniczyć, jaką miałem prowadzić. No i wiem, że wy też... O, łosioł jedzie! Patrzcie, łosioł jedzie z otorem Wujasa. Wraca chyba z... bez? O, przez krótkofalówkę jeszcze. Nie wiem, nie zwróciłem już uwagi, spojrzałem tylko na zetora. Czemu jakiś chłop mnie tutaj ładowarką goni, więc ja się tutaj zatrzymam po prostu i pożegnam. Także, cóż no. Czekajcie na kolejne odcinki, nie tylko z tej serii, ale i ogólnie na kanale. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam was cieplutko, na razie i cześć!